W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o różnicach w kombinezonach skórzanych z zacięciem sportowym i bez zacięcia sportowego, czyli miejskimi bardziej. Bo zaznaczamy od samego początku, żeby nie było, typowo sportowymi kombinezonami są kombinezony jednoczęściowe. Tego typu kombinezony też są nazywane sportowe, bo mają podobne elementy. Pierwsza rzecz, jeśli wybieracie, już chcecie ten kombinezon sportowy i się na niego decydujecie, to taki bardziej sportowy czy mniej sportowy, pamiętajcie o tym, że są to ubrania, które muszą być bardzo dobrze dopasowane. Ściskają i wymuszają pozycję. Tak. Mój mniej wymusza pozycję, jak widać, mogę być bardziej wyprostowany. Petita może troszkę już ciągnąć ku małpiej pozycji, nazwijmy to. Małpiej. Nie, no to jest taka typowa pozycja na sporta, tak. Na sportowy motocykl, żebyśmy byli już ugięci już pod tą pozycję, tacy gotowi. Chodzi mi prosto. Ten kombinezon nie jest produkowany, szyty po to, żeby w nim chodzić, tylko jak wsiądziecie na motocykl, wtedy wam się dopiero robi wygodnie. On utrzymuje wam tą pozycję, którą powinien się utrzymać na motocyklu. Mój jest trochę bardziej wyprostowany, on nie ciągnie mnie aż tak bardziej, co? Mogę się wyprostować, ale też nie ma problemu, żeby się po prostu zgiąć, jakbym chciał trochę szybciej polatać na SC czy autostradzie. Czyli twój jest wygodny do tego, żeby, powiedzmy, pochodzić w nim i być wyprostowanym, a mój jest wygodny do tego, żeby mieć pozycję sportową, motocyklową. Cały czas, co po prostu też pozwala, że mniej siły w trakcie jazdy zużywasz na to, żeby ciągnąć po prostu kombinezon. A te, które są właśnie bardziej miejskie, aż tak tego nie wymuszają. Tak. Kolejna duża różnica i na pewno zauważalna to jest to, że ja garb na plecach mam. Ja jestem wolny od garba, mi nic nie wyrosło. Tak, no i jak każdy może się domyślić, garb jest po to, żeby po prostu mieć bardziej pozycję aerodynamiczną, czyli owiewka łączy się z kaskiem, kask łączy się z garbem i garb schodzi w kombinezon, przez co mamy taką połączoną formę i jesteśmy po prostu bardziej aerodynamiczni. Tak, ale nie każdy kombinezon skórzany, miejski nie ma tego garbu. Niektóre mają, ale są mniejsze tak. Te garby. Między innymi STR ma troszkę mniejsze, a też nie jest takim typowo tak. Odpowiednikiem sportowym. W przypadku właśnie tych mniejszych garbów nie chodzi o aerodynamikę, tylko po prostu o taki wygląd, zacięcie. Kolejny też wizualny, ale nie tylko wizualny, bo tak naprawdę to ma bardzo duże znaczenie przy jeździe na torze. To są slidery, które u Petita możecie zobaczyć. Bark, łokieć, kolana. Tak jak u mnie widzicie, na barku mam, ale jest bardziej to wizualny. Na łokciach nic nie mam. Jeżeli chodzi o kolana, mam miejsce do przyklejenia. To jest chyba taka też duża różnica pomiędzy tymi. Tak. Że na torze jednak wykorzystujemy te slidery. Gdzieś tam mocno schodzimy w zakręcie. Tak, sprawdzamy odległość, czy przytrzemy przez przypadek, żeby to nas nie ciągnęło. Jest to wszystko wymienne, że w tym momencie jak zużyjemy jest ok. Tu one są, jest tego więcej. Tutaj po prostu bardziej to jest trochę wyglądowo. Na pewno są bardziej rozbudowane ochraniacze, które są zazwyczaj dłuższe i też jak w przypadku na przykład barków, widzicie, one są bardziej nadbudowane. Czy bezpieczniejsze? Raczej tu i tu mamy level drugiego. Ale też przez to, że powierzchnia samego ochraniacza jest większa, to jest to bezpieczniejsze, ale znowu z dużym minusem jest poruszanie się. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i w przypadku takich kombinezonów, jakich jest Rebel, jest to coraz popularniejsze. To jest rzecz, którą kiedyś się stosowało raczej w sportowych kombinezonach takich z prawdziwego zdarzenia, w sensie tych jednoczęściowych i zaczyna to przechodzić do dwuczęściówek. To są takie wstawki, tak? Na przykład w zgięciu jest to Super Fabric. Wojtek, czegoś takiego nie ma. I wiele takich elementów znajdziemy w tego typu skórze. Są to elementy związane przede wszystkim też z jakimiś wywrotkami, niewywrotkami. Są to jakieś newralgiczne punkty, które są wzmocnione i w tego typu kombinezonie, powiedzmy, jest to gdzieś tam przez samych użytkowników wymagane. W przypadku tego kombinezonu, gdzie ta jazda jest bardziej turystyczna. Ale jak już jesteśmy przy materiale, to co daje mi większy komfort, mam więcej po prostu elementów elastycznych. Jak widać, Peti tego w swoim kombinezonie ma trochę mniej, co właśnie poprawia to, że się lepiej, wygodniej w nim czuję, a tutaj po prostu ciebie bardziej ma chronić to, bo wiadomo, ten element jest mniej odporny na przetarcia niż sama skóra. Tak, właśnie ta powierzchnia samej zastosowanej skóry jest dużo większa po prostu niż w tym kombinezonie bardziej miejskim. Warto też wspomnieć o tym, że sama skóra w tego rodzaju kombinezonach między tym a tym się różni. Tu jest zastosowana dużo bardziej miękka skóra, czy to kozia, bydlęca,
ale u Ciebie też na pewno jest grubsza ta skóra. Tak, i tu też jakby jest różnica, że w przypadku bardziej tych skór z zacięciem sportowym zastosowane jest, są kawałki dużo większe, dzięki temu jest mniej przeszyć, no i jak można się domyśleć, po prostu jest to bezpieczniejsze. Kolejnym elementem, który jakby nie dyskwalifikuje jednego ani drugiego, ale w miejskich skórach możecie znaleźć kieszenie, tak? Ja mam kieszeń i w spodniach, i w kurtce. W przypadku... Ja nie mam ani w spodniach, ani w kurtce. O ile się nie mylę, muszę zobaczyć, bo mam kieszeń tylko wewnętrzną na telefon. Tak, ale no to jest to przeznaczenie, tak? Ja chcę jechać do miasta, włożyć sobie portfel, drobne klucze, cokolwiek i coś pozałatwiać, więc przyda mi się ta kieszeń. No w przypadku, jeżeli chcę jechać czy to na tor, czy po prostu polatać, bardziej sportowo, no to nie jest aż tak nam po prostu w tym momencie potrzebne. Też by nas coś tam uwierało zapewne, więc to kolejny element, który nazwijmy może rozróżniać te kombinezony, ale to też nie jest powiedziane, że w takich nie znajdziemy tego, bo są też tak, kombinezony, tak, które to czy posiadają. Zazwyczaj jak już znajdziemy to w kurtce, w spodniach raczej to odpuszczają, bo faktycznie tak, spodnie dosyć mocno przylegają i ja nawet sobie nie wyobrażam, żebym miał cokolwiek wepchnąć w te kieszenie, nie? Na pewno nie klucze. Jeżeli macie swój ukochany motocykl, czy jakiegoś... producenta, który ma dany kolor. Tak, i właśnie, chcecie się ubrać pod kolor, tak, to w przypadku miejskich skór raczej producenci są stonowane. W przypadku tutaj skór sportowych, tak jak to widać też na zawodach, wszystko jest dobierane pod kolor, tak? Tak, kask, tak, rękawice, buty, cały kombinezon plus nawet motocykl, tak? Tak, tak. I właśnie faktycznie w przypadku tych skór z zacięciem sportowym ta kolorystyka na pewno nie, że jest mega szeroka, ale szersza niż w przypadku tych miejskich, ale motocykliści, którzy jeżdżą właśnie na takich sportowych motocyklach, bardzo często chcą się dopasować do swojej maszyny, tak? Jeździmy na Hondzie, chcemy być bardziej na czerwono, tak, Kawasaki na zielono. Jest ta kolorystyka taka bardziej widoczna i wyróżniająca przede wszystkim. W dzisiejszym odcinku pokazaliśmy Wam wady i zalety rozwiązania bardziej sportowego i bardziej miejskiego. Wybór tak naprawdę należy do Was. Mamy nadzieję, że ułatwiliśmy Wam ten wybór, bądź utrudniliśmy. Piszcie w komentarzach i jeśli macie pomysł na podobny odcinek, podobne porównanie, też oczywiście piszcie o tym w komentarzach.